Cześć do was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Adex, witam was w takim odcinku specjalnym. To jest odcinek 20 z serii budowle w Minecraft. Tym razem nie będę wam pokazywał jednej budowli, a wszystkie budowle na serwerze przynajmniej. Spróbujemy sobie po tym mieście troszeczkę polatać, troszeczkę poopowiadać i pozwiedzać, a dlatego też odcinek może potrwać troszeczkę dłużej niż zwykle, ale możliwe, że będzie podzielony na dwie czy na trzy części, w zależności od tego, jakiej długości on wyjdzie, żeby nie wrzucać zbyt długiego materiału. I najważniejszą informacją chcę wam przekazać aktualnie, czyli aktualnie mamy, który dzisiaj jest? 11 maja mamy dzisiaj, tak? Dobrze mówię, zobaczcie sobie na telefonie. Tak, 11 maja to jest czwartek, aktualnie godzina 10, jak to nagrywam, 10 rano, słuchajcie. Aktualnie na serwerze trwa rekrutacja na budowniczego, także jeżeli myślisz, że podołasz, jeżeli umiesz budować, jeżeli lubisz budować w Minecrafcie, jeżeli chcesz przyłączyć się do ekipy administracyjnej tutaj na naszym serwerze i pobudować z nami to miasto całe, rozbudować je jeszcze bardziej, jakby dać taką cegiełkę do tego miasta od siebie, to na forum serwera easylife2.pl, tak brzmi adres forum, oczywiście link w opisie, jest otwarta rekrutacja na budowniczego. Serdecznie zapraszam, gdzie możesz swoje podanie napisać. Oczywiście trzeba wybudować najpierw jakiś projekt na to podanie, jakiegoś najlepiej budynku czy coś, w trybie najlepiej nowoczesnym, tak jak widzicie za mną te budynki i tak dalej, i wysłać te podanie i administracja to rozpatrzy, potem będziecie mieli test na tego budowniczego. Także rekrutacja na budowniczego, link w opisie, zapraszam serdecznie do składania podań. No i generalnie tak, słuchajcie, 20 odcinków z serii budowle w Minecraft, troszeczkę tego było, słuchajcie, wpiszemy sobie timeset 9000, żeby oj, nie tak. Time set, tak to było, 9000? Dobrze, żeby było jasno. Słuchajcie, poprowadzam was dzisiaj po serwerze Easy Life, słuchajcie, po tym tutaj serwerze, na którym jesteśmy. Bo tam w tle sławna Biedronka tam nad moją głową, która ma aktualnie jakieś 500 000 wyświetleń na YouTube, także wow, jak się wpisze Biedra albo Biedronka, to wyskakuje filmik z Minecrafta z budowli. Także ten, no, tak to miasto wygląda. Szczerze powiedziawszy, to są tylko początki tego miasta, bo tam dalej jeszcze jest to miasto. Już wam pokazuję na mapie, jak to wszystko wygląda i sobie to miasto dzisiaj zwiedzimy. Generalnie wam najpierw opowiem na mapie, także jeżeli ktoś nie chce słuchać tego, co będę opowiadał, gdzie co jest na mapie, to może sobie zawsze filmik przewinąć. Generalnie tutaj jesteśmy, gdzie my tu jesteśmy? Tutaj jesteśmy, to jest, tu aktualnie jestem, czyli nad autostradą, nad bramkami. Mamy tutaj tak, mamy może zacznijmy odtąd, czyli tutaj mamy bank cały, czyli ten bank, który jest za mną, czyli to jest to całe, to jest bank. Mogę wam to w sumie zresztą pokazać zaraz, tylko polecimy sobie tutaj kawałek, oblecimy to i zaraz zobaczycie, że to jest bank. Tak, to jest bank tutaj, czyli jesteśmy aktualnie tutaj przed bankiem. Tutaj, gdzie pokazuję myszką, to jest stary spawn. Stary spawn, tutaj był kiedyś spawn, teraz spawn został przeniesiony tutaj, do tego budynku. Tu jest spawn, tu jest Media Expert. Tutaj jest zajezdnia autobusowa, z tej zajezdni autobusowej możecie podróżować autobusami. Tutaj są cztery autobusy, jak widzicie, tu jest autobus, tu jest autobus, tu jest autobus, tu jest autobus. Tymi czterema autobusami możecie podróżować tak naprawdę praktycznie po całym mieście. Normalnie można wejść do autobusu i tym autobusem pojechać sobie gdzieś na miasto i tak dalej. Tutaj, jak widzicie, jakieś budynki poza miastem, to są projekty budowniczych, którzy sobie tam budowali za miastem, one zostaną pousuwane, jeżeli tutaj będziemy rozprzestrzeniać miasto. One zostaną pousuwane. Co my tutaj mamy dalej? Tu mamy jakieś zwykłe budynki, na przykład tutaj, jakieś po prostu wieżowce mieszkalne i tak dalej. Tu jest domek do kupienia, tu jest skup na serwerze, tu możecie sobie na przykład jakieś rzeczy sprzedać i tak dalej. Następnie, może zacznijmy od lewej strony, tutaj mamy przejazd tunelem, w tunelu jest metro oraz różne sklepy i tak dalej, tu się wyjeżdża z tego tunelu, jedzie się dalej, tutaj mamy wjazd na parking Biedronki i tutaj cały ten budynek to jest Biedronka. Biedronka to jest w sumie tak naprawdę najsławniejszy budynek na serwerze, bo ta Biedra zdobyła jakieś 500 000 wyświetleń na YouTubie na odcinku, także polecam sobie odcinek obejrzeć, ktoś jeszcze nie widział, naprawdę spoko wyszedł. Co my tutaj mamy dalej? Tutaj są jakieś budynki koło tej Biedronki, wiadomo, jakieś normalne. Mamy tutaj wjazd do centrum handlowego, tutaj mamy centrum handlowe, które jest niestety już zapełnione.
w tak naprawdę chyba 100%, tam są sklepy graczy pozapełniane, także jeżeli chcecie coś kupić, to zapraszam tutaj do centrum handlowego, może tam coś tam kupicie od jakichś graczy. No i generalnie to aktualnie jeden z administratorów serwera, czyli Metro, buduje drugie centrum handlowe, będzie drugie centrum handlowe, także spokojnie, jeżeli tu sklepów zabrakło, to w następnym centrum handlowym będziecie mogli taki sklepik nabyć. Tutaj macie bazę wojskową, baza wojskowa była budowana jakieś koło tygodnia, bo ona jest w sumie dosyć rozległa, nie ma tu jakoś bardzo, bardzo dużo tych budynków, ale no troszeczkę rozległa jest, troszeczkę to zajęło, bo żeśmy tak budowali kawałeczek po kawałeczku. Tutaj to całe to jest baza wojskowa łącznie z lotniskiem wojskowym. No i w sumie tyle. Co my tutaj mamy dalej? Lecimy dalej. Mamy tutaj latający statek, który YouTube to jest administrator, też jeden z administratorów serwera YouTube zbudował jako strefa dla VIP-ów. No i VIP-y sobie tutaj miały swoją strefę. Teraz strefa została dla VIP-ów przeniesiona do Big Bena. Mamy Big Bena na serwerze i do Big Bena została przeniesiona strefa dla VIP-ów, także tam sobie VIP-y, ultra VIP-y, super VIP-y i legendy tam mają swoje kopalnie i tak dalej. Tutaj jadąc dalej autostradą mamy, co my tutaj mamy? Mamy stację kolejową, w sensie transportową, jakieś kontenery, nie kontenery i tak dalej. W sumie tutaj był plan taki, żeby port gdzieś zrobić, tylko tyle, że ta mapa jest płaska i tak nie bardzo jest miejsce, gdzie by tu wodę zrobić, trzeba było ręcznie to może robić czy coś, a to trochę by było pieprzenia. Tutaj mamy tartak z GTA 5, to też był gdzieś ten tartak na YouTubie w którymś tam odcinku, nie pamiętam w którym, także możecie sobie zobaczyć, w ogóle zachęcam do playlisty, tam macie wszystko. Tutaj niżej się buduje aktualnie peron, nie pamiętam skąd ten peron jest, ale buduje się peron i tutaj będzie kolejna stacja. Potem tam podjedziemy, zobaczymy, tak gdzie wam to pokażę. Co my tutaj mamy dalej? Mamy szkołę koło statku. Mamy baseny i siłownię tutaj, jak sobie przybliżamy. Tu mamy, w sumie to jest centrum rekreacyjne, mamy baseny tutaj, tutaj mamy siłownię. No i jakieś tam inne pozostałe rzeczy. Mamy komisariat tutaj, komisariat policji. Co my tutaj dalej mamy na tym mieście? Stary urząd, stary budynek urzędu, w którym można było wyrobić sobie dowód osobisty. Aktualnie dowody osobiste wyrabia się w nowym urzędzie, który znajduje się, już wam mówię, nowy urząd znajduje się tutaj, czyli od razu przy nowym spawnie tak naprawdę. No i jadąc w dół mamy tutaj centrum, znaczy właściwie nie centrum, tylko bardziej taką dzielnicę fabryczną, fabryki i tak dalej, to przy lotnisku, jak widzicie, tu mamy taki wielki hangar z fabrykami, później tam podlecimy, tu mamy trzy wielkie kominy, które tam aktualnie, że tak powiem, zasilają całe miasto, tutaj mamy tak naprawdę elektrownię cieplną na to miasto, mamy jakieś fabryki, tu mamy kolejną fabrykę, nowy zakład, tutaj się zakład DHL-a buduje powoli, będzie firma DHL-a, już była, ale była tak źle zrobiona, że żeśmy usunęli i będzie ona budowana najprawdopodobniej od nowa. Mamy plac budowy, mamy tutaj moją willę, tak naprawdę sobie kiedyś tu willę zrobiłem. Co my tutaj dalej mamy? Mamy Tesco, tutaj jest ten cały budynek, to jest Tesco, tutaj mamy jakieś bloki mieszkalne, mamy kompleks cały World Trade Center, czyli mamy World Trade Center 1, World Trade Center 2, World Trade Center 3, World Trade Center 4 i tak tutaj 5 tych World Trade Center, ich było tam chyba 6 albo 7, dobrze mówię, raz, 2, 3, 4, 5, 6 ich jest, przepraszam, nie 5, tylko 6. Normalnie World Trade Center to było 7 budynków, aczkolwiek 7 budynek był za obwodem ulicy, dlatego też, no tutaj tego World Trade Center 7 nie ma, jest od 1 do 6, czyli mamy World Trade Center, mamy Lidla, tutaj jest Lidl, za Lidlem mamy, koło Lidla mamy szpital. Tutaj tak naprawdę dziwnie to wygląda, bo tutaj jest sterowiec nad szpitalem, bo tutaj jest spawn, ze spawna się wychodzi i widzi się ze spawna sterowiec, mogę wam to teraz w sumie pokazać, przejdziemy sobie na spawna, jesteśmy aktualnie na spawnie serwera i teraz wychodząc z tego serwera, wpiszmy sobie dzień, jak widzicie mamy sterowiec z napisem Easy Life, czyli w sumie nazwa miasta, nazwa serwera i tak dalej, tutaj jest ten Lidl, tutaj są wszystkie, tu jest ten szpital i tak dalej, także wracajmy na chwilę jeszcze raz do mapy, aktualnie jesteśmy na spawnie. Co my tutaj mamy dalej? Mamy w sumie też lotnisko, które jest aktualnie w budowie, jak widzicie, mamy tutaj dwa pasy.
W sumie nazywałem się tak samo, nie wiem czemu, ale będzie trzeba zmienić. Mamy tutaj aktualnie dwa pasy w tym lotnisku, tam trzy samoloty jakieś pasażerskie, jak na razie tylko. Tu się czwarty buduje powoli, mamy tutaj terminal na to lotnisko, mamy parking, mamy jakieś hangary czy coś, mamy straż pożarną na tym lotnisku jak na razie. No i na razie to lotnisko jest tak naprawdę w jakichś takich, nie wiem, 15% ukończone jakoś. To jest tak naprawdę dosyć spory projekt, dlatego też troszeczkę będziemy je budować. Co my tutaj mamy dalej? Mamy ten spawn tutaj, w którym jesteśmy, tu jakieś budynki mamy, mamy salon BMW, w którym można sobie samochód kupić i tak dalej. O, coś mi przyszło na telefon, nieważne. Co my tutaj mamy jeszcze? Salon Plusa bodajże, to jest to. Nie, tu jest Salon Plusa, to jest jakiś budynek po prostu. Tutaj jest, to jest schronisko dla zwierząt, w którym możemy sobie kupić... o, ZWF. Dobra, słuchajcie, już jestem. Na czym my żeśmy tam skończyli? Sorry, bo miałem, że tak powiem, lekki wjazd. Generalnie to tak, skończyliśmy na schronisku dla zwierząt. W sumie to jest schronisko dla psów, ale uznajmy, że to jest dla zwierząt. Można tam kupić sobie zwierzę na serwerze. Także tak naprawdę tutaj większość tych budynków na tym serwerze to są budynki funkcyjne, na których, które jakoś tam odpowiadają za... za coś na serwerze, na przykład, nie wiem, gdzieś tam można sobie zrobić dowód, gdzieś tam można kupić sobie zwierzaka, nie wiem, gdzieś tam na przykład w więzieniu można siedzieć w celi, w sensie, jeżeli policja was tam wsadzi, no to siedzicie w celi. Każdy sklep na serwerze, czyli na przykład w Biedronce, w, nie, tutaj w Lidlu, przepraszam, na szpital pokazałem, albo w Tesco na przykład możecie kupić sobie jakieś rzeczy do domu, czy coś, macie kopalnię publiczną, w Tartaku można drewno kopać, w kopalni można kamień kopać, także tutaj na przykład w fabrykach można piasek kopać, także tu tak naprawdę większość budynków jest funkcyjna, ale najważniejsze jest to, że po prostu zaraz wam te budynki wszystkie pokażę, przynajmniej postaram się pokazać większość tych budynków, także wyjdźmy sobie z tej mapy, już aktualnie jesteśmy przy spawnie. Wychodząc sobie ze spawna, ja może sobie wpiszę, będziemy latać po tym serwerze, żeby nie było problemu potem, bo jak będziemy chodzić, to będzie ten odcinek trwał 2 godziny, bo to miasto jest naprawdę duże. No i generalnie to jest taka, nie, może nie reklama serwera, a bardziej pokaz, co na tym serwerze zbudowaliśmy. Wszystkie budowle na serwerze są autorskie, wszystkie żeśmy budowali sami. Oczywiście mapa nie jest pobierana, to już powtórzę. Powtórzę dla takich ludzi, którzy piszą zawsze: o, mapa z neta, sprzedajesz się, kupi ten, pobrałeś mapę na serwer. Otóż nie pobraliśmy mapy na serwer, zbudowaliśmy ją od pierwszego budynku na serwerze, czyli od... gdzie ten pierwszy budynek jest, bo ja tutaj nie pamiętam, gdzie... A, tutaj są te pierwsze budynki, tu na chwilę tylko podlecimy. To są te budynki tutaj, to były pierwsze budynki, ten czarny i ten biały budynek, to były pierwsze budynki na serwerze. Wracając na spawna, bo ze spawna wyjdziemy. Wychodząc ze spawna mamy tutaj Easy Life'a sterowiec, który fajnie prezentuje logo Easy Life'a, możemy sobie tutaj skoczyć i tak dalej, ale nieważne. Mamy szpital, generalnie to nie będę wam pokazywał tych budynków w środku, wszystkie budynki w środku są wykończone, wam tylko pokażę ten szpital, wszystkie budynki w środku są całkowicie wykończone, w szpitalu akurat się można uleczyć i tak dalej. Nie będziemy latać w środku po tych budynkach, bo czasu nam po prostu nie starczy. No generalnie mamy szpital, lecimy dalej, tutaj mamy jakiś budynek po prostu, tu jest tak ciemno, bo ten sterowiec zasłania. Tutaj mamy jakieś osiedle, tutaj się dopiero buduje dom tak naprawdę. A nie, patrzcie, skończyli to. O kurde, a ten budynek był w budowie. Jeszcze teraz niedawno, a jest został skończony. Jak widzicie, fajny, modern budynek z trawą na dachu, tam też jest trawa na dachu, nawet spoczko to wyszło. Tutaj mamy normalnie budynek, tu jakieś garaże w środku, gdzie jestem, czy są samochody. Nie ma samochodów w garażu, niestety. Ale budowaliśmy ten budynek na live'ie. Tu mamy kolejny budynek, wieżowiec w sumie. Mamy tutaj rondo. Mamy tutaj rondo. W sumie to rondo mi się kojarzy z takim rondem w Warszawie. Nie wiem, jak to rondo w Warszawie się nazywa, ale tam jest taka palma na środku i zapomniałem, jak to się nazywa. Tutaj jest budynek, w którym... który jest pusty jak na razie, ale teoretycznie możliwe, że kiedyś będzie można w tym budynku wyrobić sobie prawo jazdy. Aczkolwiek nic nie obiecuję, ale możliwe bardzo, że tak będzie. Tu mamy salon BMW z samochodami z BMW w środku, jak widzicie. Mamy salon BMW. Lecąc tutaj po tej ulicy dalej mamy katedrę, w której można sobie wejść się pomodlić i tak dalej. Akurat katedrę mogę wam w środku tutaj pokazać, bo tylko tak przelecimy, nie będę o niej opowiadał, ale nawet spoczko wygląda w środku. Dobra,
Także tak to wygląda. Kolejnym budynkiem jest Urząd Miasta, w którym to urzędzie możecie sobie wyrobić. Weźmy sobie dzień, tylko na serwerze. Aktualnie nikogo na serwerze nie ma, bo włączyłem whitelistę, żeby gracze nam po prostu nie przeszkadzali. Koło spawna od razu możecie sobie wyrobić dowód osobisty, gdzie potem policja będzie te dowody wasze sprawdzać i po prostu, żeby nie dostać mandatu albo nie iść do więzienia, możecie sobie wyrobić taki dowód osobisty. Urząd wygląda tak, tam siedzą pracownicy i tutaj sobie możecie wyrobić dowód osobisty, tak jak już powiedziałem chyba ze 4 razy. Są sklepy graczy prywatne tak naprawdę, takie na serwerze są normalnie, że tak powiem, do wykupienia sobie, tam za 50 czy 75 tysięcy różnie. Mamy jakieś zwykłe budynki, mamy też schronisko dla zwierząt, gdzie tak jak powiedziałem wcześniej, możemy sobie wejść do tego schroniska do środka i kupić sobie zwierzęta. Tutaj macie na przykład wilka, owce, krowy, świnie i tak dalej. Tutaj teoretycznie siedziały psy, ale nie, a nie, siedzą psy, zobaczcie, siedzą pieski w więzieniu, chciałem powiedzieć, Boże, jakie zło, nie w więzieniu, tylko w schronisku, te kraty w sobie to wyglądają jak więzienie. W schronisku sobie pieski siedzą, tam dobrze jest. Tu mamy pizzerię. W sumie pizzeria to też jest budynek taki, w którym można sobie kupić jakąś pizzę i tak dalej, jakieś tam tutaj macie pizzę Wenecja, hawajska i tak dalej. Lecimy sobie dalej, żeby tu po prostu jakoś w miarę szybko tutaj wszystko pokazać. Mamy aptekę, w której możemy sobie kupić leki. Mamy aptekę, w której możemy kupić leki, czyli wszelkiego rodzaju potiony, na przykład APAP, mocne bóle głowy, SLIF Max, jakoś tak, Super Optik, Lioton i tak dalej. Także mamy aptekę, normalnie możemy sobie w tej aptece kupować różne rzeczy. Mamy Lidla, tutaj mamy Lidla. W Lidlu też możecie kupować różne rzeczy, nie będę już tam wchodził. Mamy tutaj Salon Plusa i widzicie, dużo budynków jest takich realnych z reala po prostu. No, te w sumie loga i tak dalej, tych budynków, jakieś firmy, nie firmy, wszystko jest tak naprawdę z reala wzięte. Może ja sobie dam dzień po prostu, żeby to słońce dopiero wstawało. Co my tutaj mamy dalej? Mamy tu jakieś budynki, troszeczkę małe FPS-y mam to dlatego, że mam po prostu duży rendering ustawiony i chcę, żeby to w miarę wyglądało. Mamy World Trade Center, czyli właśnie tak jak mówiłem, ten kompleks World Trade Center cały, odcinki z tych budowli, które wam pokazują, odcinki są na YouTubie, także polecam sobie jeszcze raz tą playlistę zajrzeć, jak te wszystkie budowle były przedstawiane jedna po drugiej, jak żeśmy je dopiero budowali tam z tych wcześniejszych odcinków, możecie sobie pooglądać jak te budowle, jak to miasto wyglądało jeszcze, jak było puste, bo teraz już jest zapełnione. Tutaj mamy Tesco. Żeby wam udowodnić, że można kupować w sklepach, to wystarczy sobie wejdziecie do takiego Tesco i tutaj normalnie macie, zobaczcie, admin shopa, możecie sobie pokupować różne rzeczy i tak to mniej więcej działa. Czyli jest Tesco, jest tutaj moja willa. Co my tutaj mamy? Mamy tam elektrownię, gdzie mówiłem, że są te kominy wielkie, tutaj mamy jakieś fabryki, mamy kominy, mamy ten wielki magazyn, w sensie tą taką. Ona jest w środku pusta tak naprawdę, ale bo jeszcze nie wiadomo co tutaj będzie w środku, ale zobaczcie ile tu jest przestrzeni, nie, do wykorzystania. To masakra jest tak naprawdę. Tutaj mamy tą całą elektrownię, tam się buduje ten dworzec, ale do dworca wam jeszcze nie będę dokładnie pokazywał, bo on jest dopiero w budowie, tu będzie dworzec kolejowy i będzie tam można sobie, załóżmy, gdzieś pojechać, bardzo możliwe, że będzie można gdzieś pojechać pociągiem, także w sumie spoko, tak samo z lotniska, możliwe, że zrobimy kiedyś drugie miasto, gdzieś drugie miasto zrobimy i drugie lotnisko i tylko będzie można tam sobie polecieć samolotem. Generalnie to, o tam samolot nawet widać, zobaczcie, tam sobie stoi. Generalnie to mamy tutaj fabrykę piasku, ona jest przekopana troszeczkę, mamy fabrykę piasku, ale nie tylko piasku, bo tutaj mamy również gravel i to nie wiem co to jest, ale to mamy piasek, gravel i tak dalej, takie tam sypne surowce, że tak powiem. Mamy piece tutaj fajnie zrobione, zobaczcie, które przepalają nam bloki piasku na taśmie, idzie i przepala się i się robi szkło, także naprawdę spoczko. Przypominam o rekrutacji na budowniczego, macie link w opisie, mamy plac budowy tu, o którym wam opowiadałem. Przejdźmy sobie może teraz do lotniska, tylko lotnisko jest jeszcze w budowie i to jest tak w budowie, to jest strasznie surowo na tym lotnisku. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj te straże pożarne, hangary dla straży pożarnej.
mamy jakieś, o Jezu, jak mi się FPS-y spadły nagle, co to tak laguje. Tutaj odcinek z główkami nagrywałem kiedyś, samoloty prywatne w hangarach. Co my tutaj mamy dalej? Mamy tu jakieś samoloty. Co mi tak lagowało tu przed chwilą, to nie wiem, może się teren wczytył. Jak widzicie, naprawdę wielkie, wielkie, wielkie to lotnisko jest tutaj. Także dużo pracy przed nami, dużo pracy przed nami. Tutaj mój ulubiony samolot, który w sumie jest jedyny jako ukończony, bo tamte samoloty są jeszcze, że tak powiem, nieskończone. Mamy tutaj Ryanaira. Tutaj samolot fajny, fajnie zrobiony, kurczaki na pasie. Także myślę, że spoczko to wszystko wygląda. Pójdziemy sobie do terminala, jeszcze wam pokażę terminal tego lotniska tutaj. Pokażę wam jeszcze terminal, a zobaczcie, tutaj są tabliczki. Samoloty w stanie spoczynku, czyli są normalnie tabliczki wyznaczone, co gdzie powinno być. Tutaj jest kolejna strefa. To jest miejsce przeznaczone na samolot i tak dalej. Także tu jest wszystko wyplanowane, rozplanowane i tak dalej. Mamy tutaj ten cały terminal. On jest też z reala gdzieś wzięty, w sensie nie pamiętam skąd ten terminal jest, bo jakbym miał zapamiętać z którego miasta budujemy, to by była masakra. Ale staramy się budować z Polski, na przykład jakieś, ten dworzec, na przykład co tam widzieliście, to nie wiem, czy to nie jest dworzec gdański główny, ale nie jestem pewien. Głowy sobie nie dam obciąć, ale najprawdopodobniej to jest dworzec gdański, w Gdańsku główny, ale nie jestem pewien, także nie daję sobie ręki uciąć za to. Tak samo to lotnisko, to jest lotnisko skądś tam, ale nie pamiętam skąd, kurwa, jakbyście wiedzieli, czy coś, jakby wam się skojarzyło, to możecie powiedzieć. Lecąc dalej, co my tutaj dalej? Mamy tutaj stary urząd, gdzie kiedyś dawniej wyrabiało się dowody osobiste. W sumie to nawet już przelatywałem, komisariat policji chyba wam... Nie pokazywałem jeszcze komisariatu policji. No jest komisariat policji, tu są te radiowozy policyjne. No, radiowozy są i tak dalej, mamy tu więzienie pod komisariatem, także jeżeli będziecie niegrzeczni, to traficie do więzienia i będziecie sobie w tym więzieniu siedzieć na serwerze, także nie polecam trafiać do więzienia. Co my tutaj dalej mamy, bo ja się pogubiłem troszeczkę. Mamy zjazd do parkingu podziemnego, ale to wam nie będę pokazywał. Mamy szkołę z boiskiem tutaj nawet, zobaczcie. Szkoła też jest ukończona w środku, wszystkie budynki są w środku pokończone. Jakieś tam, wiecie, widzicie, w sumie nie będę wam tutaj już pokazywał. Także mówię, no to naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy w to miasto włożone, bo tu każdy budynek, który widzicie na tej mapie, on jest w środku zrobiony i to, o, mamy mięśniaka nawet na siłowni, zobaczcie, kurde, jak i tutaj normalnie ten, nie? Każdy budynek w środku jest ukończony, także no naprawdę, naprawdę bardzo dużo pracy zostało tutaj włożone w to miasto. Mamy tutaj donaty, czyli mamy bar z donatami, to troszeczkę za różowo jest w środku, ale to pianka robiła. No pianka jest jednym z budowniczych na serwerze. Mamy remizę straży pożarnej tutaj w sumie jako jedyną. Można by było w sumie zrobić więcej tych remiz straży pożarnej albo policji i tak dalej, tak w sumie dla ozdoby. McDonald's jest jakiś, tutaj są jakieś przystanki autobusowe, tutaj mamy po prostu budynki jakieś, mamy Media Expert, mamy tutaj mamy w sumie, to jest za schroniskiem od razu, mamy Media Expert tu, tak jak widzicie, który też jest w środku skończony. Też jest w środku skończone, także tu przysiuteńko jest pokończone w środku. Tu jeszcze kiedyś były w ogóle pralki i tak dalej, jako obrazy zrobione. Znaczy nie obrazy, tylko jako frame'y zrobione, ale no niestety te frame'y się pousuwały. Mamy budynek starego spawna. Mamy budynek starego spawna, do którego sobie teraz aktualnie wlecimy. I pokażę wam, jak kiedyś spawn wyglądał. W sumie to nie było bardzo dawno temu, ale no był tu kiedyś spawn, nawet chyba tabliczki są, o tutaj się wychodziło, szło się tutaj i tu się skakało na dół tam na te trampoliny. Tak, są tutaj tabliczki, znaczy nie ma w sumie, jest warp spawn teraz zrobiony. Nowa komenda na kasę, ukośnik kasa, chcesz kupić rangi, wpisz rangi i tak dalej, wyjście ze spawna, czyli tutaj był po prostu spawn, tutaj się respiliście i tam się szło skakać ze spawna, wyjście ze spawna, no tu jest wyjście ze spawna, także tak to wygląda. Co my tutaj dalej mamy? Mamy stację Lukoil. Kiedyśmy z Juki budowali, w sumie to był chyba trzeci odcinek, to powiem wam, że trochę Juki wymęczyłem, bo tak naprawdę ja tutaj operowałem kamerą, a ona budowała tą stację w sumie sama i szła na 8 rano do szkoły, wstawała o 6 rano, a o 3 żeśmy budowali tą stację, także no troszeczkę
No, troszeczkę wymęczyłem trochę Yuki tutaj akurat wtedy, bo o trzeciej, także o trzeciej się sama w sumie zgodziła na to, żeby mi pomóc tutaj to budować i tak dalej, także no, propsy za to. Co my tutaj mamy dalej? Mamy tutaj, jak to się nazywał? Grove Street. Grove Street z GTA San Andreas, mamy dom CJ-a normalnie, oczywiście ten dom chyba w środku nie jest skończony, a nie, patrz, na dom jest w środku skończony. No, także jest w środku skończony, aczkolwiek chyba się wejść do niego nie da, no bo on nie jest całkiem ukończony, to jest chyba... Tak, bo to jest zrobione tylko po to, żeby było w sumie widać, o, przez firanki, ale firanki są pozasłaniane. No, także mamy tutaj Grove Street, w tym czerwonym placu tutaj jest, to są nielegalne walki uliczne, także jeżeli chcecie się z kimś ponawalać, to możecie sobie przyjść tutaj na Grove Street i tutaj się nawalać jakoś, jako nielegalne walki uliczne i tak dalej, ale nie, no, jak was policja tu przyłapie, to pewnie mandat będzie, także w sumie musicie uważać. Także w sumie tak wygląda to miasto. Czy ja wam czegoś jeszcze nie pokazałem, czy pokazałem wam wszystko, bo tak latamy po tym mieście i w sumie nie wiem. A nie, nie pokazałem jeszcze Biedronki i tak dalej, to polecimy sobie na drugą stronę miasta. Mamy tutaj ratusz, mamy szkołę i tak dalej, mamy ten latający statek duży. To też propsy dla YouTube'a za to, bo naprawdę fajnie wyszedł. Mamy latający statek, mamy tutaj ten tunel na dole, co mówiłem. Do tunelu nie będziemy wlatywać, bo nie ma sensu. Jest Biedra. Biedronka jest normalnie. W Biedronce też możecie kupić sobie różne rzeczy. Także polecam sobie odwiedzić te sklepy. Tam Biedronka, Tesco, Lidl i tak dalej. Także jest Biedra. W sumie 500 tysięcy wyświetleń na YouTubie, polecam. Mamy autobus pod Biedronkę, tutaj normalnie można tym autobusem przyjechać. To nie kłamię was teraz, bo autobusami można na serwerze normalnie jeździć. Mamy kioski, w których są najprawdopodobniej gazety. Tak, normalnie na serwerze są gazety, także tu akurat są tylko dwie, także w sumie Piola będzie musiał to nadrobić. Ale są normalnie na serwerze gazety. Easy News się nazywa. Jest centrum handlowe, tu dużo ludzi jak nagrałem, jak zrobiłem miniaturkę o taką tutaj, to myśleli, że handlowe jest napisane przez CH, nie, bo tu tak tej kropki prawie nie widać, ale to jest C.handlowe, czyli centrum handlowe, spokojnie. Jeszcze tak z moją ortografią źle nie jest, czy chyba w ogóle nie jest źle tak naprawdę, bo bardzo rzadko błędy popełniam jakieś językowe czy coś i ortograficzne. No i mamy tutaj tą całą... Centrum handlowe całe mamy, gdzie gracze sobie tutaj mają sklepy i tak dalej, i tak dalej. Także tak to wygląda. Słuchajcie, co my tutaj... No w sumie wylecę stąd, bo tu są lagi tak naprawdę. Te centrum handlowe strasznie laguje. Ja mam tutaj 20-30 FPS-ów przy nagrywaniu przy shaderach, a ludzie na komputerach tu bez żadnego nagrywania i bez shaderów mają po 5 FPS-ów w tym centrum handlowym. I nie kłamię wam teraz, tylko poważnie mówię. Tutaj mamy kopalnię publiczną, która jest już troszeczkę przekopana, bo ktoś sobie tutaj pokopał, na której możemy sobie kopać surowce, jak widzicie, normalnie są surowce, można sobie kopać. Lecąc sobie dalej, mamy tartak, gdzie też możemy sobie kopać drewno, w sensie rąbać drewno, jak widzicie, tartak jest wzięty z GTA 5. Tutaj sobie zlecimy w dół, to mamy normalnie drewno i sobie możemy tutaj te drewno zawsze troszeczkę pokopać. O, to w ogóle to jest jakiś dirt czy coś, nie wiem. To drewno możemy sobie zawsze pokopać, ten tartak wygląda tak. Co my mamy tutaj dalej? Chyba wszystko tak naprawdę. Czyżby Piola zaczął budować powoli stację, czy nie? Tak, ona zaczyna się rozbudowywać. Także tutaj Piola, widzę, trochę się wziął za to. Tu też dobudował leciutko i tutaj jest kawałek już zrobiony tej stacji. Także powoli ta stacja jest budowana. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Generalnie tak to wygląda. Co by tu jeszcze wam pokazać? Możemy pójść na Warp Strefa VIP. Warp Strefa VIP to jest budynek dla VIPów, tylko i wyłącznie dla VIPów. Tutaj gracze nie mają wstępu, w którym to możecie sobie kupić, nie kupić, tylko kopać, przepraszam, surowce w kopalniach dla VIPów. I jest to 1:1 zrobiony cały kompleks Big Bena. Także
Normalnie macie Big Bena tutaj, jak widzicie, macie cały ten zameczek przy tym Big Benie i tak dalej, to jest wszystko zrobione tak naprawdę chyba bodajże 1:1, nie wiem, YouTube to budował, to bym się musiał go zapytać. Macie tutaj normalnie cały kompleks tego Big Bena, są kopalnie dla VIP-ów, zaraz pokażę wam się, postaram się wam pokazać, tu jest jedna kopalnia, tu jest jedna kopalnia, tu jest druga kopalnia, to jest trzecia kopalnia i tak dalej, to są kopalnie specjalnie dla VIP-ów, to jest bodajże kopalnia dla Legend albo dla Ultra VIP-ów. To jest chyba dla Legend, tak mi się wydaje. I jak widzicie, naprawdę, jeżeli ktoś ma Legendę na serwerze, no to faktycznie może się wzbogacić. Legenda kosztuje 50 zł na serwerze, także to jest najdroższa ranga na serwerze. Ogólnie rangi kosztują po... najtańsza ranga kosztuje 4 zł, także tam, wiecie, jak chcecie VIP-a, to tylko 4 zł, także easy. No i generalnie zobaczmy sobie, co tu jeszcze jest. Tu jest to centrum, to jest to cały Big Ben. Co my tu na tym serwerze jeszcze mamy, żeby was tak oprowadzić? Mamy survival, który wam mogę pokazać, ale to tak na szybko, warp survival, bo generalnie miało być zwiedzanie po mieście. Opada deszcz, także weźmy sobie pogodę, zmieńmy. Mamy cały survival, także tak wygląda survival. Tak wygląda survival, aktualnie to jest on takim zamkiem średniowiecznym, który jest cały czas rozbudowany między innymi, albo nie pokażę wam tego, bo chciałem wam coś pokazać, ale to pokażę wam kiedy indziej, nie będę wam pokazywał tego na odcinku, bo nie chcę wam spoilerować. No, mamy tutaj zamek z survivala, mamy tutaj jakąś wieżę i co i tak dalej, jakieś młyny, nie młyny, porty, także tak wygląda survival u nas na serwerze. I mamy jeszcze warp działki, to jest ta kopuła, na działkach też jest warta pokazania i to będzie chyba ostatnia budowla, jaką wam pokazuję w tym odcinku. Słuchajcie, tak wygląda ta cała kopuła, kopuła czterech żywiołów, tak nazwana przez nas, i to są działki dla graczy, także w sumie tak to wygląda, chyba siuteńko wam pokazałem, wszystko co miałem wam pokazałem, bodajże, zaraz sobie zobaczmy jeszcze tą mapę, tu wszędzie żeśmy byli tak naprawdę, na bazie wojskowej chyba jeszcze nie byliśmy, tak mi się wydaje, także sobie tam szybko dolecimy, czekajcie, czy ja dobrze lecę, bo ja się zacząłem gubić, tak, dobrze, lecimy tędy, troszeczkę się ekran może, znaczy nie ekran, tylko może się troszeczkę nie doładować, no, nie wiem czy wam bazę pokazywałem, bazę chyba wam nie pokazywałem, także jeszcze wam tylko tą bazę pokażę i będziemy kończyć. Tak ta baza wygląda, tu mamy ten, jakieś czołgi, jakiś szpital i tak dalej, tutaj anteny, oczywiście baza wojskowa też kryje swoje tajemnice, o których wam na razie nie powiem, bo to będzie do osobnego odcineczka, słuchajcie, dołączone. Także mam nadzieję, że wam się podobało generalnie. Polecam sobie samemu wbić na serwer ipeasylife2.ng.pl. Serwer jest na wersji 1.11. Zachęcam bardzo gorąco i generalnie polecam wziąć udział sobie w... Powiedzmy sobie wziąć udział w rekrutacji na budowniczego, jeżeli chcecie faktycznie pomóc nam to miasto rozbudowywać. Tą jedną malutką cegiełkę do tego miasteczka tutaj, do tego miasta w sumie już dołożyć, bo naprawdę tu jest bardzo, bardzo dużo pracy w to miasto włożone i naprawdę każdy tutaj z administracji swoje 5 groszy do tego dołożył i tak powstała cała, że tak powiem, złotóweczka. Czyli mamy tutaj, że tak powiem, no całkiem ładne miasto, całkiem już duże miasto, chociaż nie jest jeszcze tak duże, jakbym chciał, żeby było, aczkolwiek już jest naprawdę duże. No i generalnie mam nadzieję, że wam się podobało, zapraszam serdecznie na serwer, mam nadzieję, że taki odcinek specjalny na 20 odcinek wam się spodobał, oczywiście odcinki z budowli w Minecraft będą cały czas kontynuowane, także polecam zasubskrybować kanał, jak ktoś jest nowy, polecam wbić na serwer, polecam zarejestrować się na naszym forum easylife2.eng.pl, znaczy to jest w sumie IP serwera, easylife2.pl to jest forum serwera, zapraszam również na TeamSpeaka, easylife2.gk .pl, albo easylifesamo.gklan.pl, nie wiem czy z dwójką czy bez dwójki, wszystkie informacje potrzebne w opisie. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie, dziękuję za uwagę, napiszcie w komentarzu czyliście dotrwali do tego momentu, bo jak ktoś dotrwał do tego momentu, to szanuję. Napiszcie w komentarzu easy life, dobra, jak napiszecie easy life, to wtedy
to wtedy będę wiedział, że obejrzeliście do tego momentu i będę z was dumny, że obejrzeliście do tego momentu i się będę bardzo, bardzo cieszył. Także słuchajcie, piąteczka, dziękuję wam bardzo za uwagę i trzymajcie się. Cześć, zapraszam na serwer, elo!